Dobrze, widzowie, mamy kontrolę nad X-em. Może to jest koniec, widzowie. Może udało nam się w końcu pokonać X-a. Co jest grane? Co się dzieje? Dlaczego one znowu się pojawiają? W końcu przyszedł ten dzień, widzowie. Dziś dokonamy wielkich rzeczy na Palionowie. Oczywiście zanim przejdziemy dalej, koniecznie łapka w górę i subskrypcja, a wy po poprzednim, znaczy prawda, po zwiastunie na początku filmu już możecie wiedzieć, już pewnie wiecie, że udało się. Dokonałem tego. Jest! Mam najsilniejszego X-a 2.0. Teraz już żaden X nie jest mi straszny. Teraz to, co dokonaliśmy, to jest głowa mała. O wiele silniejszy X to jest taka, to jest taki, jakby to powiedzieć, taki skarb w rękach, że to jest głowa mała. No patrzcie, przecież ja ostatnio bardzo często mówię głowa mała, muszę się od tego uczyć, przestało mi się to podobać. Patrzcie, tam jest strasznie dużo tych X-ów, one bez przerwy tu się pojawiają i nie ma ich co zwalczyć, ale X, którego stworzyłem, jest idealny do tego typu działań. Oczywiście, widzowie, na samym starcie, zanim przejdziemy do tego, że wam pokażę tego X-a, to serdecznie was zachęcam do tego, żebyście wbili na kanał Szczypson Plus, ponieważ tam są kidowice. Nie wiecie, co są kidowice? To jest wioska. Wioska taka jak Palionowo. Kidowice, na której gram ja, Dave, nasze rodzeństwo, jest tam również Jagier na przykład i Klocu, którzy nam bardzo tam, że tak powiem, pomagają. A żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje na kidowicach, nie musicie subskrybować wielu kanałów, bo wystarczy, że subskrybujecie mnie i Dave'a, ponieważ tylko my stamtąd nagrywamy, więc macie wszystko skumulowane na dwóch kanałach i to jest po prostu coś genialnego, a macie tam, prawda, wszystkich i super fajne filmy, więc serdecznie tam zapraszam i tak samo zapraszam na serwer kidowice.pl, ponieważ to jest serwer dla widzów, a dzisiaj tak się składa, że jak wy to oglądacie, to już jestem po nagrywkach, ale dzisiaj o godzinie 17 odbywała się nagrywka dla, nie dla sponsorów, tylko dla KitKoksów i KitKoks Plusów, czyli osoby, które kupiły sobie rangę na tym serwerze, mają dostęp do prawda, są przywilejowane, mogą występować na odcinkach i dzisiaj to właśnie oni toczyli bitwę między sobą, kto szybciej przejdzie labirynt, no i kto wygrał? Ja jeszcze nie wiem, bo nagrywam to przed tamtymi nagrywkami, ale wy już możecie, że tak, znaczy wy też nie wiecie, bo to jeszcze nie widzieliście tego, ale możecie się dowiedzieć za niedługo na kanale Szczypson Plus, chyba nawet jutro zobaczycie ten film, więc wbijajcie na kanał i oglądajcie. Dobra, słuchajcie, wchodzę do tego mojego cudownego, nie labiryntu, bo teraz mam to w głowie, laboratorium, też na L, dlatego mi się myliło. Dobra, wchodzimy do laboratorium i teraz słuchajcie. Akcja jest taka, tutaj dalej ma napisane plan brak, ale to tylko jest, to jest tylko takie, żeby nikt się nie spodziewał, ale plan już jest. Jak widzicie, mam tutaj X-y, jest jeden X, jest drugi X, jest trzeci X, jest czwarty X, to są wszystko już dobre X-y. Zamontowałem je tutaj, ale one nie są jeszcze te najsilniejsze, one nie są jeszcze aż tak wzmocnione. Jest tylko jeden póki co, którego udało mi się tak mocnego zrobić i uwaga, co jest najlepsze, udało mi się połączyć go razem z moimi okularami, które mam tutaj na głowie. Dzięki tym okularom jestem w stanie przełączyć się i kontrolować tamtego X-a. Jestem w stanie tak naprawdę nim sterować. To nie jest już tylko X po prostu, który chce zniszczyć X-y inne. To jest już X, którym jestem w stanie sterować i któremu jestem w stanie powiedzieć idź rób to, idź rób tamto. Jestem w stanie zrobić z nim totalnie wszystko. Taki po prostu zdalnie sterowany, prawda? Można by nawet powiedzieć, że robot, ale to nie do końca jest robot, ponieważ to jest po prostu X, który jest totalnie wzmocniony, a ja mam nad nim kontrolę dzięki tym okularom. Nie wiem jeszcze, jak mogę kontrolować normalne X-y? Tego nie odkryłem. Szkoda, ponieważ gdybym to odkrył, to mogłem sprawić, żeby one po prostu wszystkie znikły. Ale jestem w stanie kontrolować X-a, którego sam stworzyłem, co już jest naprawdę dużym sukcesem. Uwaga, mogę wam pokazać, jak to wygląda. Uwaga, 7.0, tu muszę kliknąć taki magiczny przycisk na mojej klawiaturze i uwaga. Dobra i o, widzicie? Widzicie to? Ładujemy się, ładujemy się. Jak widzicie, jest wszystko elegancko. Słyszycie mnie teraz troszkę inaczej z tego powodu, że to jest po prostu taki robot po prostu. No dobra, wróćmy z powrotem. No a teraz słyszycie już mnie normalnie, bo jestem po prostu sobą. To jest chyba logiczne. Ale dobra, no w każdym razie, dzisiaj będziemy tym robotem. Jak widzieliście, on nie jest tutaj, on jest schowany w innym miejscu. Przeniosłem go i zostawiłem go w miejscu, w którym on czeka, aż po prostu zostanie, że tak powiem, wzbudzony do życia i będzie po prostu miał iść i niszczyć. A dzisiaj właśnie tym się zajmiemy, widzowie. Więc tak, ja tak naprawdę nie mam za wiele rzeczy do robienia. Tak naprawdę ja już jestem gotowy do tego, żeby działać. Żeby po prostu ruszyć tym X-em i niszczyć wszystko, co napotka na mojej drodze. Oczywiście ma to być nic innego jak po prostu armia X-ów. Ale dobra, słuchajcie, robimy jeszcze taką akcję, ponieważ chcę być w miarę bezpieczny, a żeby być w miarę bezpieczny, muszę wykorzystać to miejsce, ponieważ to miejsce mi się na pewno przyda do tego, żeby właśnie móc się tutaj w ten sposób zamknąć, tutaj dać sobie dźwignię i w tym miejscu tutaj zacznę kontrolować tak, żeby wiecie, żeby nie być pod jakimś, żeby być jakoś zabudowanym w razie czego, jakby coś poszło nie tak. Dobra, uwaga, klikam przycisk, przełączamy się na tamtego X-a.
Dobrze widzowie, mamy kontrolę nad X-em. Jak widzicie, moje życie się ładuje. Nie jestem full na życie, ale jak widzicie, jest to mega, mega wzmocniony X. A ja jestem, uwaga, gdzie ja jestem? Czy wy rozpoznajecie miejsce, w którym ja jestem? Uwaga. Wow. Mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Czy wy widzicie to? Jestem w stanie je niszczyć. Jestem tak silny, że nic mi tutaj, że tak powiem, nie podskoczy. Dobra, schodzimy niżej. Tą skrzynkę też tutaj przygotowałem ja, a tutaj wszystko, co potrzebuję do tego, żeby z nimi walczyć. Bierzemy to, żeby na pewno już nic nie powstrzymało tego X-a i mamy ostrze X2.0. To jest to, co potrzebujemy, więc ja w tym momencie lecę na oficjalną czystkę Palionowa. Oficjalnie czyścimy wszystko, co napotkamy na swojej drodze. Każdego X-a, który będzie chciał mnie zaatakować. Leci, uwaga, pyk. I nic nie może zrobić. Oczywiście, kurczę, z tego co widzę, te X-y są bardzo mocne. Ten X, mimo tego, że jest mocny, nie jest najmocniejszy. Ale, znaczy nie jest najmocniejszy. Jest najmocniejszy, aktualnie najmocniejszym X-em. Więc jak widzicie, niszczę je jak chcę tak naprawdę. O, plecy mi robisz, ta? No dobra, no to dawaj, zobaczymy jak ci teraz pójdzie. Dobra, gdzie są jeszcze X-y? Gdzie są? O, tu są, tu je trzeba poniszczyć. Dobra, zapraszam do tanga, uwaga. I puu, cios jeden. O, nie, będziesz mnie gonić, patrz, a ja cię robię tak. Robię was jak dzieci. O, patrz, ile was się zebrało. Nawet nie możecie do mnie doskoczyć, a ja was niszczę w sekundę. W sekundę tu normalnie mieczem, aczkolwiek powinienem mieć jeszcze mocniejszy. Czy da się jeszcze mocniejszy miecz zrobić niż to, co ja mam? Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, ale poniszczone są równo. Dobra, uwaga. O, jest kolejny. No chodź. Uwaga. Puu. O, myślałem, że zginiesz od razu, a tu jednak nie. Dobra, musimy zjeść to jabłko. Jak widać, kurczę, potrzebuję ten X ciągle jakiegoś takiego doładowania w postaci tych jabłek. Dobrze, że one są, ale jesteśmy na tyle silni, że zwróćcie uwagę, że ja nie mam żadnej zbroi jako ten X. Wiecie, o co chodzi? Ja nie mam żadnej zbroi. Więc jak ja bym go uzbroił jeszcze jakoś, że on by miał zbroję, to już w ogóle on byłby mega potężny. Tylko ja nie wiem, czy ja mogę na niego narzucić zbroję. No pewnie bym mógł. Dobra, tu jest kolejny X, uwaga. Patrzcie, teraz ja mam jeszcze tutaj jump boosta, robimy sobie tak, uwaga. Pyk! O, nie doskoczyłem, myślałem, że doskoczę na to. Dobra, to tutaj z tej strony skoczymy na pewno. Dobra, łyp. Dobra, tu i tu. Siema, wariacie. Co tam u ciebie? No i giniesz. I giniesz po prostu śmiercią naturalną. Uwaga. No, jeszcze jeden cios. Dobra, leży. No nie, no w ten sposób jesteśmy w stanie czyścić X. No i ten X jest w końcu stworzony do tego, żeby niszczyć resztę. Dobra, zapraszam kolejnego. Chodź. Dobra, o, patrz, czego zrobimy jeszcze w konia. On wejdzie na to i nie będzie umiał się tu poruszać. O! One się gubią na tym, a ja z tym robotem nie. No więc zostajesz ciosa, jesteś lany w tym momencie. Co się burzysz? O, myślałem, że trafię. Do! Jakiś. Trzeba popracować jeszcze nad zasięgiem tego X-a mocniejszego, bo on jeszcze czuje, że dałoby się go zrobić mocniejszego. Jeszcze on nie jest aż taki mocny, jakby mi się marzyło, żeby on był, ale damy radę. O ty kurde, myślałem, że ty zeskoczysz do wody, że mnie będziesz chciał w konia zrobić, a tu jednak nie. Dobra, czy one się tu dalej respią? Przecież tutaj już nie było X-a przed chwilą, a teraz znowu jest pad, znowu tam nie leci. Łyp, dobra, lecimy na most. Tutaj jesteście bezbronne. Więc, o! A, wow! A, nie tak łatwo. Pyk, też ciosy, jesteś lany. Dobra, no kolejny X pokonany. No czy my już wyczyściliśmy to palenie? No nie no! Czekajcie, bo ja już tutaj niszczyłem te X-y. Tu już były niszczone, jak tu się znowu jakiś X pojawi. No nie! No, kurczę! Co to ma być w ogóle? Dlaczego mi się tutaj... No co jest? Co wy tu robicie? Dobra, jesteś niszczony. One się bez przerwy respią. Trzeba znaleźć sposób na to, żeby to wyłączyć. Ja nie wiem, po prostu, kurczę, ten mutant X jakoś załadował razem z tatą hejtera i tak dalej. O, no ładnie, no zapomniałem o tej dziurze tutaj. Ale oni załadowali, jakoś sprawili, że nie da się ich jakby powstrzymać, że one się bez przerwy będą pojawiać, jak to tak w kółko można. Zresztą nawet ten mój potężny X2.0 nie zdoła ich pokonać, jak one będą się bez przerwy pojawiać nowe. Dobra, czekajcie, no teraz mam wrażenie, że się zrobiło trochę luźniej, że jest ich trochę mniej. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. Czy są tutaj jakieś X-y? Halo, X-y, potrzeba... Ty, czy my pokonaliśmy wszystkie X-y w tym momencie? Ej, nie widzę żadnego X-a już. Ej, może to jest koniec? Może to jest koniec, widzowie? Może udało nam się w końcu pokonać X-a? Może to jest ten moment? No dobra, no to możemy być do siebie... O nie, tu coś czuję, że tu coś jest. Tu siedzi jeszcze, dobra. O, aż lagi tutaj mamy jakieś. Dobra, siema, wariacie. O, ty w ogóle to już tak zmęczony byłeś od tej wody, że padłeś jak mucha, dobra. Tam jest jeszcze jeden. Czy tutaj coś jest? Tutaj nic nie ma. Dobra, lecimy tutaj na tego ziomka. Chodź.
O, ja tu sobie stoję tak, będę cielał tak, żebyście mnie nawet nie bili, bo szkoda życia tego mojego, prawda, X'a 2.0. Niech się nie męczy, jak można mądrze nim zagrać, to trzeba nim mądrze zagrać. No dobra, no sterować nim mogę, więc to jest o tyle dobrze, że jestem, że tak powiem, wolny. Wolny i ja nie ryzykuję z sobą, ryzykuję tylko tym X'em, a jak będzie ich więcej, jak mógłbym w ogóle sprawić, żeby każdy mógł nim kontrolować, to już w ogóle byłoby super, ale... Dobra, ej, nie ma X'ów! Dobra, teraz słuchajcie, jak tu znowu zobaczę jakiegoś X'a, to się poddaje, nie? Bo to będzie oznaczało, że nie da się ich powstrzymać, że one się respią na nowo. I że znowu tutaj coś będzie. Jak tu znowu coś zobaczę... Już tutaj już czyściłem. No nie no, ej, w sumie... Jest cisza i spokój. Na to wychodzi. Chyba pokonałem wszystkie X'y. Dobra. Widzowie. To jest wielki moment. Wielki moment dla nas na Palionowie. Zniknęły te X'y. Chyba zaczęły się bać pojawiać na nowo. Już się nie chcą tak chętnie pojawiać, bo widzą, że jest coś, co ich może powstrzymać, czyli potężny X2.0. Możemy być siebie dumni, widzowie. No więc słuchajcie, ja twierdzę, że dokonaliśmy czegoś niesamowitego. Wracam z powrotem tutaj. Tutaj będę odkładać tego X'a, ponieważ to jest dobre miejsce. Tutaj ciężko się do niego dostać. Więc odkładamy to. Już niech ma ze sobą te... Albo nie, dobra, odłożę. Albo wiecie co, zabiorę tą skrzynkę i postawię ją na górze. Tam, żeby wszystko było pod ręką. Żeby ten X tutaj sobie czekał. Uzbrojony, cierpliwy. Aż będzie potrzebny do tego, żeby ponownie móc go użyć. I mam nadzieję, że czym prędzej go wykorzystamy, a więc tak, tu dajemy skrzynkę, odkładamy to tutaj, stajemy tym X-em i uwaga, wyłączam go. No i fajnie, widzowie, no i udało nam się fajnie tutaj, że tak powiem, wyczyścić palionowo, jestem z tego zadowolony, te X-y czekają na wzmocnienie, jestem dumny z mojej pracy, widzowie, jestem dumny z was, że razem ze mną, bo w komentarzach również podpowiadaliście, to mi wszystko bardzo pomogło, więc za to wam bardzo dziękuję, oczywiście możecie dać znać w komentarzu, co o tym sądzicie, patrzcie jak to... Nie. To się nie dzieje naprawdę. Czy jest gdzieś jeszcze? Czy to jest tylko ten jeden? Dobra, to jest chyba tylko ten jeden, czekajcie. Dobra, lecimy. Nie! To był kolejny! Co jest grane? Co się dzieje? Dlaczego one znowu się pojawiają?